Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących. Uchwał mamy od A do w tym momencie B. F i H nie ma do G, ale jest jeszcze jeden punkt dodatkowy. Punkt A, bardzo bym poprosił pana profesora o przedstawienie. W sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego wydatków z 2012 bieżącej kwoty na rok 2013. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan rzeczowo-finansowy wydatków z 2012 bieżącej kwoty na 2013 rok według załącznika nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Przedmiotowa uchwała wynika z opisu paragrafu 32 punkt 9. I oczywiście załącznik znajduje się. Chciałbym Państwa zabrać głos w tej sprawie. Jedynie może ja wyjaśnię, że przyjmowaliśmy projekt planu identyczny w związku z zatwierdzeniem budżetu miasta przez Radę Miasta Krakowa. Mamy obowiązek zatwierdzić plan. Niezmienione zmiany można dopiero dokonywać po zatwierdzeniu planu, który no, jest nowym planem obowiązującym. Poddaję pod głosowanie. To jest za przyjęciem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę stwierdzam, że Rada przyjęła projekt zarządu.